29 października odbyła się 40. sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej pod głosowanie poddano 14 uchwał, a dominującym tematem w dyskusji były inwestycje, te już trwające i te mające się rozpocząć. Jako pierwsze pod głosowanie poddano uchwały budżetowe. Zarówno przy wprowadzaniu zmian do wieloletniej prognozy finansowej, jak i do budżetu na rok bieżący dyskutowano o zasadności niektórych inwestycji, jak na przykład budowa zadaszenia boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. Mowa była też o Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach, które ma pełnić rolę hospicjum stacjonarnego, czy o przebudowie skrzyżowań Głowaczowska-Piłsudskiego i Legionów oraz Maciejowicka z Wiślaną. Systematycznie będzie także modernizowane i rozbudowywane oświetlenie uliczne, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Jak podkreślał burmistrz, wszystkie realizowane inwestycje są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i na większość z nich zostały pozyskane środki zewnętrzne. Po dyskusji i wyjaśnieniu uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta przy 17 głosach za i 2 przeciw, a wprowadzająca zmiany w tegorocznym budżecie przy 17 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym. Po dyskusji i wyjaśnieniach przy 15 głosach za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym określono wysokość stawek podatku od nieruchomości. Jednogłośnie podjęto natomiast uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów na terenie gminy Kozienice. Po dyskusji radni wyrazili zgodę na objęcie przez gminę udziałów w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum. Będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stworzona przez samorządy z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości, której zadaniem będzie budowa mieszkań oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Wszyscy członkowie spółki mogą ubiegać się o sfinansowanie swoich udziałów z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W przypadku gminy Kozienice jest to kwota 3 milionów złotych. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przy 14 głosach za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących, a przy 13 głosach za, 2 przeciw i 3 wstrzymujących Rada wyraziła zgodę na utworzenie przez gminę wraz z innymi samorządami spółki KZN Mazowsze Centrum. Przy 16 głosach za i 2 wstrzymujących wyrażono zgodę na przekazanie bibliotece publicznej w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Kochanowskiego 22 o powierzchni 203 m2 będącej własnością gminy. Podczas sesji radni ponownie uznali za bezzasadną skargę na działalność burmistrza i sołtysa Chinowa. Po dyskusji i wyjaśnieniach przy 13 głosach za, 3 przeciw i 2 wstrzymujących podjęto uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 38 budynków mieszkalnych na działce przy ulicy Jeziornej. Tereny te w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planie zagospodarowania przestrzennego są ujęte jako sportowo-rekreacyjne i usługowe. Aby inwestycja mogła powstać, należy wprowadzić zmiany do studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jednogłośnie radni zdecydowali o zniesieniu statusu pomnika przyrody dla 4 dębów rosnących w leśnictwie Cztery Kopce. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dęby te są w złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu. Poświadczyły to badania dendrologiczne. Podjęto też 4 uchwały dotyczące dzierżaw gruntów położonych w Kozienicach. Wysłuchano również informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym oraz sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Kozienice w latach 2019-2020. Radni wysłuchali też informacji przewodniczącego rady oraz burmistrza na temat złożonych oświadczeń majątkowych. W wolnych wnioskach m.in. poruszono kwestię uczestnictwa w wydarzeniach patriotycznych przedstawicieli poszczególnych szkół, rozpatrzenia możliwości utworzenia elektrowni wodnej, na przykład przy Starym Młynie lub Hamerni, czy rewitalizacji drugiej części Parku Miejskiego oraz powiększenia cmentarza w Świerżach Górnych. Były też podziękowania za inwestycje drogowe w Chinowie. Na zakończenie burmistrz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości. Na retransmisję obrad 40. sesji Rady Miejskiej zapraszamy do telewizji kablowej w najbliższy weekend 6 i 7 listopada. Całe obrady dostępne są też na naszym kanale YouTube oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl w zakładce Sesje Rady Miejskiej.